Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki, wręczył limanowskim samorządowcom czeki z promesami na remont i budowę obiektów sportowych. Te środki pozwolą tym gminom, które mają taki priorytet, są aktywne, potrafią spełnić wymogi formalne, znajdą własne środki, potrafią zaprojektować na poszerzenie bazy sportowej. Pieniądze na ten cel pochodzą z programów Sportowa Polska 2022 oraz Moje Boisko Orlik 2012. Badania pokazują, że turysta teraz potrzebuje takiej możliwości, aby mógł aktywnie spędzić czas. Oprócz tras rowerowych, możliwości pieszych wędrówek, wież widokowych, także obiekty sportowe, tak jak hale sportowe, sale, bieżnie, to wszystko stanowi dodatkową możliwość spędzenia aktywnie czasu. To jest w tej chwili dominujący trend w Europie i na świecie. W sumie do gmin naszego regionu, a także powiatu limanowskiego trafiło ponad 5 milionów złotych. Bardzo cenimy każde dofinansowanie, bo też patrząc na tą bazę sportową, to praktycznie przy każdym, bo mamy boiska sportowe przy każdym obiekcie szkolnym i w Limanowej, i ostatnio też jest na Okmulczeniu dwa boiska, można powiedzieć, wielofunkcyjne i też z tego projektu programu Sportowa Polska przy szkołach mszańskich. Dość spore kwoty. Duże kwoty i duże zadania. Budowa hali sportowej na Pięcinie jest obiektem dosyć wymagającym, jeżeli chodzi o gabarytowe wielkości. Jest to duży obiekt, piękny. Będziemy pewno się starać jeszcze, żeby kolejne obiekty powstawały na innych miejscowościach, no ale musi powstać jeden, żeby można było realizować kolejne kroki w innych naszych sołectwach. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Andrzej Gut-Mostowy wspomniał również o programie inwestycyjnym Ministerstwa Sportu i Turystyki Olimpia. W ciągu dwóch najbliższych lat polskie samorządy mogą otrzymać wsparcie na budowę infrastruktury sportowej 2 miliardy złotych.